No, powiem tak. Jest skurwiel wielki. Oj, wielki. That's what she said. Chwila, moment. Zanim zaczniemy. Film będzie składać się na pewno z różnych scen, no to raczej wiadomo, ale te sceny są nagrywane o różnych porach dnia, w różnych dniach. Jakoś to postaram się poskładać w jedną całość, tak żeby było wszystko dla was logiczne. Bez zbędnego pierdolenia, zapraszam do oglądania. No powiem szczerze, żeby ustawić te kamery, to nie jest tak łatwo. Musimy to przykręcić. Chyba widzisz mnie? To za nisko. Przekręcił gwint, kurwa. O, jak to nie? Czyż to jest rozdzielone? Pierdolnie. I tak, siedzę teraz w Mercedesie, nie, w modelu G. Konkretnie w modelu GLC. Miałem też kiedyś styczność z modelem GLA, na samym początku może w tą stronę wyjaśnię. Też do przetestowania, wtedy to nawet nie myślałem o tym, żeby wziąć kamerę do łapy, czytaj telefon i zacząć nagrywać. W porównaniu do GLA, czyli do tego wyższego modelu A, jest no faktem miejsca, mogę nawet powiedzieć. Różnica też jest nawet w szybach bocznych tutaj po lewej, po prawej stronie od kierowcy i pasażera, ponieważ w GLA, z tego co pamiętam, tam były chyba no dość małe te szybki, nie? Że tak, taki człowiek tak czuł, nie? Tak, że ciasno siedzi. Tutaj są te szyby o wiele większe, mam fotel na no, Mac dół, ale ile mam tu przestrzeni, aczkolwiek siedzę i tak w mega wygodnych warunkach. Wracając do tematu, mam tu fest miejsca i każdy co najlepszy ma dla siebie dużo miejsca. Za mną normalnie osoby w porównaniu do poprzedniego odcinka, gdzie wystąpił Mustang, w porównaniu do niego normalnie może ktoś za mną wsiąść tego samego wzrostu, tego gabarytu. Później na przebitkach pokażę, jak tutaj ten cały kokpit wygląda. Niemniej jednak, jak na Mercedesa przystało, są wszędzie te światełka ozdobne też, że może sobie tam kolory zmienić, nie wiem, czy to Ambilight też to się wie, ale raczej tak, z tego co widziałem w ustawieniach. Porównaniu też do modelu GLA, tutaj już jest tablet. Są dwa tablety w zasadzie, gdzie to też za chwilkę pokażę w innej przebitce. Przede mną jest tablet wjechany po prostu zamiast klasycznego analogowego zegara. Co prawda na początku, okej. Co on pierdoli? Nie wiem, choć się domyślam. Szło się, idzie się do tego przywieknąć, ale w porównaniu też do poprzedniego. Po środku panela jest tutaj też jebczy tablet, to obstawiam jakieś 15 cali. W większości może się to podobać, ze względu, że to jest futurystyczne, wszystko jest tu pod palcem i tak dalej. Pod palcem. Ja nie pod palcem. W GLA miałem wszystko pod palcem, bo tam było coś w stylu takiego pokrętła, jak w BMW jest. Ten M-Drive, to tam szło na intuicję wyczuć, bo wiesz, góra, dół, lewo, prawo, przekręć, skręć, to wszystko szło intuicyjnie ogarnąć. Jeżeli nawet teraz w trakcie jazdy chcesz na tym tablecie napisać, nie wiem, daną lokalizację, chcesz na tablecie napisać tutaj lokalizację, to musisz się w ten tablet patrzeć, bo jeżeli nie masz wyczutego panelu dotykowego, że na ślepo piszesz, gdzie idzie się do smartfona przyzwyczaić prędzej, tutaj jest zdecydowanie większy obszar do wpisywania, więc jakby tutaj no trzeba się spojrzeć. Co prawda w trakcie jazdy nie należy tego robić, głównie w takich tego typu sprzętach, ze względu, że to bardzo rozprasza. Zamiast napisać nie wiem, no cokolwiek, nawet jeżeli chcesz ustawić, jeżeli chcesz ustawić nawet tryb sportowy, i tak musisz się spojrzeć na ekran, jaki tryb konkretnie chcesz od samochodu, więc no trzeba się będzie do tego przyzwyczaić. Nagłośnienie w tym samochodzie. Że jest to zdecydowanie większy samochód niż Mustang, no kto by się kurwa spodziewał. Z racji tego, że nagłośnienie w tym mercu jest całkiem spoko, ale tu już mi zdecydowanie tego basu brakuje. Ten dźwięk się bardzo rozprzestrzenia. Brzmi nieźle, ale nawet jeżeli podgłosisz bardziej no, niż ten poziom średni, no to już dźwięk się gubi. Tu bardziej wtedy nadupia wysokotonowe głośniki w tym midle. Basu jest zdecydowanie mniej. Jak to nie basem, synu? Ale to jest z mojej... Jak dla mnie, za mało. Ty kurwa!
To już w zasadzie o samym wnętrzu, bo nie licząc tak. Jest tu w chuj system. Od parkotronika po asystent pasa ruchu, po asystenty, kurwa, nie wiem, no, martwego pola, po kokardę tego wszystkiego jest. W tym jeszcze też jest asystent bodajże do hamowania. Jeżeli ty się zapomnisz, no to auto powinno samo przyhamować. Nie będę testował. Ale coś takiego też zauważyłem, ze względu, że mi się tutaj kontrolka zapaliła też, że ty chyba bo powinien zacząć hamować. Następnie jest też ogólnie fajny, z fajnych opcji, nie licząc tego carbon. Carbon fiber? Grzanie dupska jest. Jest dupsko! Ty, on naprawdę się tak nazywa? Brzmi tak samo. Ale pisze się przez X. To jest akurat przyjemne, nie? No dieselek jak dieselek, no on się wolno nagrzewa, co prawda? Zimne dni, późno jak znalazł. Kiera trójramienna. Też jest multimedialna fest, tutaj jest opcji plus sterowanie całym samochodem. Aczkolwiek tutaj jest panel dotykowy poniekąd, w sumie nie wiem, pod przycisk. Możesz sobie poprzestawiać cokolwiek w nieoczekiwanym momencie, jak złapiesz mniej więcej na poziomie tego lewego ramienia, gdzie też to pokażę pewnie. Skrzynia automatyczna. Też możliwość jest zmiany biegu łopatkami. Sztywno, bardzo gdzieś sztywno tu chodzą te łopatki, gdzie w Mustangu było to tak porobione, że jednym kliknięciem już ten bieg wchodzi, no swoją drogą. Już ten bieg wchodzi. Tutaj no troszeczkę mocniej trzeba nacisnąć, jeżeli chodzi o sam wygląd. No czarna podsufitka, alkantarą obszyty fotel, troszeczkę ekoskóry też tu jest. Tyle z tego środka. Może teraz coś poopowiadam o silniku. Silnik. 2-litrowy dieselek wyżyłowany na 190 koni, oczywiście podbity turbosprężarką, napęd na 4 koła. Napęd jest spięty na 4 koła, więc no czuć pierdolnięcie, nie? Fajnie auto zasuwa, jak na ten mały 4-cylindrowy blender. Tu też moim zdaniem powinien być zdecydowanie większy silnik, ze względu, że 2-litrowy dieselek jest jak na tą kolumbrynę zdecydowanie za mały. No może okej, bo jest ekonomiczny, mało spala. Mimo wszystko i tak uważam, że jest to za mały silnik jak na taką masę, bo muszę poczytać na necie, ile ten samochód waży. Tutaj bym obstawiał już jakieś 2 tony. Okej, może ktoś powie, że co ty pierdolisz, że to w zupełności wystarczy. Otóż nie. Powiem dlaczego. Ze względu, że jest to na razie świeży samochód, który ma przebieg dopiero 5483 km, czyli tak naprawdę on jest świeżo po dotarciu. To jest dopiero początek. Wyobraźcie sobie teraz tą stronę. Będzie mieć przykładowo 10, 15, 20 lat ten samochód, to ten silnik będzie się jebać bardziej niż pewnie. Jak mówiłem, no to jest za mały silnik, kurwa, jak na tą kolumbrynę. Jeżeli masz takiego merca, bądź planujesz jego zakup, miej to na uwadze, że kurwa, albo ci pchnie turbina, albo korba powie, ja to pierdolę. Kurwa, doładowanie, no nie to doładowanie bardziej mi chodzi, bo jak sam silnik może być okej, okay, może być tam na dobrą pracę. Tak jak pierdolę turbina, to tak jesteś w dupie. Wymiana turbiny to jest jedno. Kurwa, koszt tej turbiny. Znaczy ogólnie po gwarancji samochodu tego nie wymienisz za nie. Tylko kurwa z oryginalną część z ASO, jak będziesz chciał założyć, stary, zapłać w chuj. Ile kurwa? Zapłacisz tyle, ile kosztuje silnik do mojego BMW. No ale dobra, żeby nie było, że same negatywy mówię na temat tego silnika. Biorąc pod uwagę, że jest to świeży samochód, no to tak naprawdę no kurwa płacisz siano, ale zarazem masz samochód, który jest turbo oszczędny, wygodny, grzeje w dupę, nie pada na łeb, nie rdzewieje podłoga. Po prostu działa, i szczerze, no jest tu w cholerę wygodnie. Tylko no, trzeba mieć to po prostu na uwadze, że to za paręnaście, 70 lat, no to już będzie troszeczkę katorga z tym silnikiem. Aczkolwiek na ten moment po prostu on spełnia swoje zadanie. A jak zapierdala? A i co jest najważniejsze, jest też cichy. Gdzie mnie to słyszy, nie? Ja lubię samochody, które one się drą, kurwa, są niemiłosiernie głośne. Tak robią, nie? Jak na taki zwykły samochód, który jest wygodnie fest. Jest, czuć ten, kurwa, luksus ten, że kurwa. Ona czuje we mnie piną. Zrobiła się, ja zbiją. I'm fast as fuck, boy. Nie wiem, no i reasumując, no to auto jest no, spoko, no jest holendarnie wygodnie. Już ile razy to mówiłem, to naprawdę mała głowa. No i dobra, jak to wygląda? No, jeśli mam porównywać, to na pewno będzie większy niż poprzednik, czyli model GLA.
No, dobrze pamiętam. Kolor bardzo ładny, mega dobrze pasuje na tym SUV-ie z czarnymi wstawkami właśnie na lusterkach. No i felunki, że oponą jebana. Z daleka fajnie wyglądają. Może się nie znam konkretnie do bercach, ale jednak te ranty troszeczkę mogą przeszkadzać, bo przez to właśnie felga robi się zdecydowanie mniejsza. No i po prostu zanika w kolorze opony. Ogólnie tak, lampy zajebiste, dość ciekawie to wygląda. Dobra, tą stronę. Bagolec jest turbo wielki. Tutaj widzę, że jeszcze ten nie pozrywali tych ochronnej folii. Ja bym to z chęcią zdrapał, ale zostawię jedno. No, mega pojemny bagażnik. Żeby nawet zastanawiać, co się tym turbo pod spodem znajduje, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. Pod tą, kurwa, wycieraczką. Did you wash your ass today? Znajduje się tu powietrze. Chyba zestaw naprawczy, kompresor nawet jest, o, popatrz, kompresor do pompowania koła, zestaw naprawczy, hak holowniczy, no i w zasadzie cała reszta powietrza, czyli kurwa nic. A co się stanie jak to? O kurwa, sprytne. Fajne. To jest do czegoś tam trzymania. I teraz zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy jest tu hak, ale raczej wątpię. Jakby ktoś pytał, to fotel już pod spodem. I teraz guziczek, pyk. Klapa się zamyka, uwaga tylko na łeb, żeby nie przypierdolić sobie, bo to no, trochę kurwa boli. I teraz tak, nie wiem, czy wcześniej pokazywałem. Pilot jest dziwny. Mnie osobiście się nie podoba. O, nie! Dobra, będzie działać. Gdzie tu? Zobaczymy piecyk. Miodny, tak, jest tu na pewno, jest tu, kurwa, czekaj. Jest tu piecyk, który ma pojemność całe 2 litry. Całe 2 litry, tu wygląda jakby co najmniej V6 tu kurwa było, ale nic bardziej mylnego, bo jest to 2 litry, znaczy w chuj mylne, bo jest to 2 litrowa w żużlu. Podbity turbo sprężarką, no i szczerze mówiąc ciężko mi tutaj dopatrzeć. A może kurwa i znalazłem. A nie. Tak czy inaczej, no jest to bardzo świeże auto, bo raptem 5000 km ponad troszeczkę przejechane, więc no tutaj nie będzie ubrudzonego. No i co, o co tu chodzi? No jest to po prostu świeży samochód. O, też dobry patent jest tutaj na takim podwójnym ramieniu, nie? Czyli wysuwa tą wycieraczkę bardziej do przodu i dopiero zahacza większy obszar dla pasażera. Też patent zastosowany w BMW. Albo w drugą stronę, że Mercedes to podpierdolił BMW, nie wiem, w którą tę stronę poszło, ale mimo wszystko dobra, mega opcja. No bo jednak widzisz nawet jako kierowca trochę więcej, więc jakby mocno siedzi. Do góry nie poleci. Nie ma to większego silnika niż 2.0, przynajmniej w tym przypadku. No, jakby tu był troszeczkę większy motor, jakieś 3.0, no to myślę, że nawet ten dieselek 3.0 to już by rozpierdol robił totalnie. Ale dobra. Zróbmy jeszcze może taki mały teścik. A, no i zobaczmy jak to bokiem lata, bo kurwa, nawet lata. No ja sam się zdziwiłem. O, jesteś otwarty. Nożne propozycje. Dobrze, kurwa. Cieszy mnie to ogromnie, panie Mercedes. I zawsze to gówno trzeba wyłączać. Czyli ten auto start stop. No tylko nadzieję, że to mi się nie spierdoli podczas próby driftu. Okay, let's go. Kurwa, ale coś czuję, że jak ta firma coś, co kurwa wziął od nich ten samochód, jak to zobaczą, to mnie kurwa banują, nie? Taki, tego pana nie obsługujemy, jeżeli pan przyjdzie, zapraszamy wypierdalać, po prostu to w tą stronę to będzie, nie? Ale jak chcą, żeby nawet kurwa z Mercedesa, myślę, że raczej bym już Mercedesa nie sprzedał. Ale jeśli chcą mieć klientów, prawda, i chcą widzieć, że te samochody są super, to trzeba je testować w każdym możliwym aspekcie. No kurwa, proste, nie? Medium left, nice and easy, turn! Throttle, fast medium left, long, long, in, 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 medium right, concentrate, medium left, medium left, medium left! Listen to my call! Off-road. Fuck! Fuck! Co to się odjebało?
Już to widzę, jak ja to będę oprawiał, nie? Dobra, przejedźmy normalnie, bo kurwa nawet... Mimo tego, że to jest napęd 4x4, to kurwa czułem, jakbym bokiem zaczął stawiać. Kurwa, aż nawet zauważyłem, że jak jeszcze chodziłem przed chwilą koło samochodu, że kurwa ktoś z sąsiadów wyszedł, kurwa, i zobaczyć, kto to przejechał, kurwa. No i co? Fajnie było. Jup. Czas na ciebie, kurwa.